Witam Was w kolejnym odcinku z CS-owych misji z warsztatu. Gra ze mną Masło, Lipciak, Venom oraz kolega Masła, Maciek. Czekajmy. A tutaj daj, tu. No, zasad nie muszę mówić na odcinku, już wszystkim wytłumaczę, o co się rozchodzi. No, zobaczymy, jak nam się uda. Dobra, to ja może coś kupię. Czad wyłączyć, żebyśmy słyszeli tylko siebie. Ale nie, niech będzie czat. Stać mi na karocę. No, auta są trochę głośne, no ale cóż. No i jeszcze tylko powiem na odcinku, że można strzelać od tego słupa, bo dalej no to niewidzialna ściana blokuje. Dlatego podchodzę tak blisko. Oni nas nie słyszą? Piotr wyłączył czat pewnie. Słuchaj cię jeszcze. nie, nie. Ja mówiłem na innym ścisku chwilowo. Na początku, jak zaczynam odcinek. Jest na piętrze. Kto to kieruje, Masło? Ja. Schodzi na dół. Kurde, Piotr zostaje sam. Clutch or dick. Piotr podjechał. Panie, ja się tu ślizgam. A to nie wejdę. Jest tu. Będą gubić czas. Poskoczy strzel. Już zaczęliśmy nagrywać? Mhm. To żeby OTS-a mieć. I na dwa rozdzielne gadać. No. Ja jestem na OTS-ie z tym Maćkiem. Znaczy Piotr, możemy iść też na swojego OTS-a, nie? No spoko, co od nowa po prostu. Chociaż nie, Venom nie ma OTS-a nawet. Od kilku miesięcy. Płyty tektoniczne. Dobre, w razie czego nie trzeba tak crashować. I 5 rund po jednej stronie, 5 po drugiej, by było spoko. Uważaj, jak jedzie Masło, się chowaj lepiej. Schowa się po prostu. Piotr, radzisz sobie? Ała. No, sam nie. Ja. Ja miałem baga. Dobra. A wy mieliście na awki? No, ja miałem już kasę na awkę. Mówiłem wtedy, że wy nie możecie tam, że Menia ma tam awek, ale za to wy macie darmowe bronie. Kto tu postawił tak auto? Czekaj, odjadę ci. Dobra, jedź. A gdzie ty mam pojechać? Do bazy, szybko zapieprzać do bazy. Z powrotem po prostu, tak jak mówiłem wtedy. Według mnie to goni. A nagle Masło crash. Daję szkodę mi AWP, bo już nie będę mieć kasy na nią.
Uważaj, bo trafisz. No nie, AWP nie ma. Ja mam AWP, to było inaczej. Mam AWP, mam AWP, chłopacy. Uważaj, bo się zwalisz zaraz. Niech ktoś tym autem kieruje. A właśnie, chodźcie na chwilę. Zobaczcie tutaj, z tyłu. Wiem, wiem, wiem. I co robimy, tak? Jeden jedzie, a dwóch wysiada nagle. Okej. Tylko, że twój kolega by musiał do nas wsiąść. Halo? Chodź do tyłu. Dobra. Możesz jechać. To kieruje. El kieruje. Ja sobie będę mam pomysł. Dobra, niech będzie, ja kieruję. Uciekam tankerem. Dobra, tu siadaj. Wiecie, że ja tym mogę jechać, nie? Nie, nie możesz. Mogę. Nie. Mogę. Mogę tylko wziąć. Niech to się. Jakby co, to tutaj odrzut jest taki, jakbyś chodził. Więc ciężko ci będzie strzelać. Właśnie, jakiś nawet nie wiedziałem, jak ubrany ma twój kolega. A, i co, gdzie był po lewej. Przy aucie jest. Ten już wysiadł wcześniej. On do nas dołączył. Dobra, teraz jakiś może normalny. Twojemu koledze się drużyny chyba poniuje. Miałeś farta, jakbyś to nie trafił, byś zginął. Bym nie zginął. Twojemu koledze się drużyny pomyliły. Aha. Dobra, niech ich będzie, może się. Poradzimy sobie. Dobra. Chyba i tak nie da rady. No i tam. Kierujesz? Okej. Dobra, niech będzie. Nie tym, nie tym. Bo tam nie mogę, coś. Mieliśmy, przynajmniej skauty mieliśmy. Żebyśmy przynajmniej skauty mieli. Ale nie macie. No ale wy macie beczki, tarcze i budynek, w którym możecie się kampić. Czemu oni sobie dają? Ja mam też maty teraz. Nie masz. Nie ma, nie można nawet kupywać. Ale narzekasz niby, że snajpy, a to w takim razie wy nie możecie używać tej ściany. Ściany, tych beczek oraz nie możecie wchodzić do domu. Nie wchodzimy do domu? Mhm. A nie używacie ścian i beczek? No już podstawiliśmy, teraz nie będziemy zbierać, bo nas zabijecie. No wiesz, dlatego wszystko się używa, bo wiesz, każdy ma swoje plusy. Kampcie, grajcie na czas. No dlatego mówiłem, że trzy osoby muszę atakować, bo wtedy to nie damy rady w ogóle. Bo przecież wiesz, trzy os... To tak samo jak normalna gra. Dwóch na A, dwóch na B i pięć musi wpieprzyć się, żeby była jakaś szansa. Dlatego niech twój kolega tutaj bije. Bo tak to w ogóle by nie było sensu. Niech zostanie, przydaje się. Tak, tylko że no to... To w takim razie my bronimy. Dobra, to w takim razie my bronimy. Bo wiecie, wy macie łatwiejsze miejsce i jeszcze więcej osób. Teraz zmienię ultim, nie? Jaki down z niego, nie. Widać, że na serio Silvera wziąłeś.
czasu. Tyły trzeba. Weź broń w przodu, a ja pójdę tyły rozumieć. Mhm. Jadą? No to są jeszcze daleko. Będą, nie wiem, za jakieś 15 sekund. No już są niedaleko. Bedla, z którego zabiłeś? Co? A z którego ludzie raczej zabili? Znaczy nie, w sobie, z którego zabiłeś auta? Z tego z przodu. No dobra. Weź cofnij się. Wiesz, to on musi przyjść. Minus 23. Dobra. Nie, no bez kitu tu. What the fuck? Robiłem tak jak mówiłem? No. Ale to bez sensu, bo on ciągle się przenosi. Dobra, jedną rundę będziemy mieli w trójkę. Oni wtedy mieli też. A poza tym też, jak wtedy się ustawiał, że wyższe rangi, niższe rangi. Nie będą wziąłeś. No jak, samochód. Co on zrobił? Ale się pojawiło nieźle. Poczekaj. Ty byś na górę skoczył i za wupy je ciachał. Doczekaj, wrtuj. Jaki smoke, taktyczny. Dobra, to ja idę plecą słoni. Mhm. Musisz podjechać innym samochodem. W razie czego, no to potem będziemy losować, no, gdzie nam przydzi- gdzie nas przydzieli i tak dalej. To jeszcze ta runda i losowanie, okej? Okay? Piotr, a co trzeba zrobić, jak się zbagujesz? Wszystko. Ale gdzie się zbagowałeś? Dobra, czekaj. Nie, bo się zbagowałem na samochodzie, ale zacząłem. Je. Ale kurde, postawione? Venom, kurde. Co? Weź jedź tym gównem, będę z tyłu. Weź jedź tym gównem. Nie chcę wiedzieć, czym jeździecie. Ja się zdziwisz. Jedziemy, dobra. Czekaj, wolniej. Chwila, jaka podwójna warstwa, no. Ty, bez przesady, zanim wy dojedziecie, to nam się rzeczy skończą. Lub stawianie. Ej, no dzwoni, zabij. Jakie tu postawione. Ty z... Kto z tyłu tak postawił to? Ty, ale sprytne, żeby nikt się nie przecisnął. O, już wysiadł? Z auta? Ej, no, kurde, weno.
nie wierzę w wynumanie. Dobra, oni mają 35 sekund, oni nawet nie zdążą. To przynajmniej wychyl ktoś jeszcze. Da, wychyl, no to nie. Sam se wychyl. Ja wysiadłem z tego gówna, on wziął tą największą ciężarówkę. Dlaczego nie mogę rzucić? Jakie to jest? Panie, puszczaj mi to! Ten granat. To ten chociaż puść. Fajne. O, w końcu puścił, no panie. Jak on za największy zabójstw? Bo nikt nikogo nie zabił, dlatego to było losowe, dobra. No to teraz losujmy, kto z kim będzie. No, losujmy. Ja z Masą będę, albo z Rizką. Okej. No okej. Dobra. Weź to, będą to. Kierej. To ja zacznę osłaniać tyły. Spoko. Więcej czasu by się przydało, to jest trochę mało czasu. Ale do w sensie do obrony, tak? No wy macie czas tam na obronę, ale my mamy tam podjazd trochę mniej. No tak, tyle że wiesz, my też mamy mało czasu, bo pół minuty na to, żeby się dostawić, plus te 15 sekund na wasz dojazd. A wy wiecie o tym, że wy możecie już jechać do przodu w ścianę. Jak już ściana zniknie po tym czasie, to od razu jedziecie. Dosyć szybko. A wiecie co zrobiłem? Bo wiecie, może od razu wsiąść i przy ścianie stać, więc po co tak późno? Broni nie. O, już robię. Jadzie? Już jedzie? Jak ja nienawidzę tego. W ogóle motowa nie mogę rzucić. Zabijam ich. Ja nie kupiłem broń. No w końcu, po 5 lat później. Jakbym trafił, to byś z innym. Na trzech to nie jest ace masło. No dobra, znowu mieszanie. Ale te motowy są zbugowane tutaj. A to się okazuje, że to samo. Duża różnica. Ale mi się mapka podoba. A wam? Venom. No bez. Venom. Nie myślisz, że trochę słabe jest jak tego? Oni z tyłu stoją cały czas? Znowu by broni nie. Serio. No poprzednio też broni nie kupiłem, po prostu powiem, wsiadłem do samochodu i sobie jechałem, co? A potem z noża wszystkich. Poczekaj. Wiesz, no. Na silvery można, co nie? No. Dobra, jadą. Będą jakieś 1,55. O fuck. Jeszcze mnie ktoś spalił prawie. Ja rzuciłem. Mam 46. No nie no, oni chyba sobie jaja robią z tym. Proszę, rzuć to w końcu nosz. Nie, nie, to wziąłem. Może. Dobre, przy aucie. Już nie? O, w końcu auto ruszyli. O, jaki fajny skin. Już. Proszę, chcę atakować. Dziękuję. No. No.
No jakoś lubię te auto. Nie, ale możesz. Ty Ale wiesz, że. już z niego zginę. Weź odjedź, no. Można swoich też przejechać autem. Weź od. Siadaj. Ale musisz odjechać. Musisz odjechać, bo się zbugował, no. Ale on zginie przez to. Kurde, Ogremaster, no. Skądś go wziął? No, dobra, wsiadłeś. Wiedziałem, co się święci. A ja nie chciałem w ciebie walnąć, dlatego starałem się bardziej w lewo. No ej, chciałem wsiąść. Dobra, do mnie zdążyłeś. Nie, ja nie kupuję pistola. Ty czekaj, czekaj, odsuń się na chwilę od tej beczki. Lepiej wysadzić ją, bo wiesz, oni strzelą w ciebie w tą beczkę, to oberwiesz za 40. Kurde, zanim. Coś tak myślałem, że zanim przycisnę się przez te góry, to zginę. Znaczy nie, to zginą. Scrap team, no. Jaki nóż latający. Dobra, teraz my pilnujemy. Masło, kupuj shotguny. Shotguny. Ja kupiłem. Jak to poleciało? Dlatego trzeba czasem uważać. Nie może dotknąć reszty. Ci wystaje. Dobra, już jadą. Droga nierówna. W Polsce się dziwisz? What the fuck? Nie spugowałem się, nie. O fuck. Ja zbugowałem się. Musiałbym to zobaczyć. No, w aucie, tak? Mhm. To ktoś musi odjechać tym autem, bo wiesz, jak skoczyłeś on pod auto. Przewróciło. No wiem, i cię przygniotło. Trudno. No wiesz, czasy są ciężkie. O, biorą auto. Jest nawet nawet napis na dole po lewej. Udeju. Masło zabrałeś? Zabrałem auto. Dobra. Serio jesteś tam? Pod tym? Dzięki, Venom. Dobra, masz flaga przynajmniej. Silver 1 cię zabił. Fajnie, że wiedziałem, gdzie on. No ja też nie widziałem. Dobra, już wiemy. Dla mnie to taka trochę dziwna mapa. No. O nie, z lipką jest nie. No to lipa. Kupił XM-kę. Co? Raszujemy ich. Chcesz skauta? Nie. I lepiej raz strzelcie, przeładujcie sobie, bo wtedy zamiast przeładować sobie broń, no to dostaniecie tylko jedno ammo. Ja mam 100 od razu. Ale chodzi o broń. Nikt jeszcze tym autem nie jechał. Którym?
Już ma 30. Walnął w beczkę, jak ja trzymałem, i zadał mu 70. Jak nikt nie jechał? Co to Oho. było? Będziemy. Piotr wyjeżdża. Masło, gdzie ty jesteś? Jadę. Venom tym jechał, a nie że nikt. Dobra, 10 był. Będą niewidzialna ściana cię obroniła. Nie, zbugowałem się. I tak jak ja wtedy? W aucie. Co na dachu, serio? Przy aucie jest. O fach, ześlizgnąłem się. A co on w ogóle robi tą P90? Break time's over, ladies. Let's go. Dzik. Dzik. No, atak. No i dobrze. Ej, bo ja tego nie ugram z nim. Hehe, żart. No i tam twój kolega, dogadasz się. Biorę to samo co wtedy. Dobra, mam pewnego pomysłu. Trzy samochody. Piotr, weź jedź przed nami, żebyś nas osłaniał. No wiem, wiem. Wiem, dobra. Tylko wiesz, że to auto jest moje wolniejsze. Ale mam pewnego pomysłu. Coś mało barykad postawili. Jeden jest po prawej przy barykadach. Ja cię nie widziałem w ogóle. A tu. What the fuck? Aha. Widziałeś, jak ja strzelałem? Niewidzialna ściana była. No tak, z aut. Niewidzialna ściana była. Najlepsze było to, że dla mnie była niewidzialna ściana, ale on mógł mnie do mnie spokojnie strzelać. Kurde, nawet nie widziałem, że jest taki bug z mautem. Venom dzik. Gdzie? O, Venom dzik. No. Nie wiedziałem, Venom, że był z autem. Pomsta. Venom 1337. Ja zrobiłem zwykłą nic, nie, nie. Grałem się na wszystko. Nie, nie. O nie. Przejebał jeszcze. GG. 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 A dlaczego GG? Dobra, nieważne. Kto idzie ze mną? Kto idzie ze mną? Każdy oddzielnie. Jeszcze zrób jak pociąg ten. Ciu ciu, jedzie pociąg tą. Ciu ciu, bitches. O nie, też poszli. Poszli, nie blokuj. No ty skręcasz tydzień później. Powinieneś tydzień wcześniej skręcać trochę. No. Mam pewnego pomysłu. Piotr, mam pytanie. No. Nie wiem, możemy jeszcze tą albo następną, jeśli byście chcieli jeszcze. Bo już mamy prawie pół godziny, więc możemy. Może być to ostatnia. O fuck, jakie wyboje, ja pierdzielę. Człowieku, jak to się trzęsie? Człowieku, trzęsienie ziemi V2. Masło, serio, ty to wziąłeś? No. Będzie na max prawo. Prawie. Pojechałem dookoła, bo miałem pomysł. Dobra, i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Więc to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie. Nara.